Witam Was, docent polskim Librowary.pl. Ze szwedzkiej ziemi jesteśmy na wycieczce z Amberem w Karlskronie i wylądowaliśmy w wielokranie Fox and Anchor, ale oni mają tutaj piwa z pobliskiego, naprawdę mini browarku, 150 litrów ważelnia, 150 litrów tanki, więc właściwie domówka. Co mają na kranie? Naprawdę robią tylko i wyłącznie na potrzeby tego przyległego lokalu. Jerry wziął cały zestaw czterech piw Bitter, IPA, coś jeszcze tam było i American Pale Ale. Nie pamiętam tego trzeciego w każdym razie. West Coast? Nie wydaje mi się, że West Coast, ale dobra. W każdym razie po aromacie stwierdziłem, że jedno jest ewidentnie do wzięcia. To się nazywa Gallops, czyli 250 ml. Kosztuje to, słuchajcie, około 60 koron szwedzkich, czyli co? Około 30 zł. 27 jakoś tak. Cenią się, ale jeszcze nie ma tych cen norweskich. A zatem jak to w ogóle pachnie i smakuje? Bardzo fajny, bardzo świeży aromat, cytrusowy, intensywny. Naprawdę jest to świeża, właśnie, nie IPKA, świeży Pale Ale, American Pale Ale. Nie otrzymaliśmy informacji dokładnie jakie chmiele, ale tutaj... Do you know what kind of hops are in the American Pale Ale? I'm not sure, but I can check with the brewman. Yeah, okay. Czyli można było podpytać piwowara, ale jest dobrze, to po co wnikać. Dobra, zdróweczko. Dosyć średnio wysycone, lekka słodycz. Trochę jestem rozczarowany goryczką. No, wiem, że jest to pale ale, ale ta goryczka troszeczkę powinna być wyższa. No okej, ale spokojnie. W naszym regionie środkowej Europy mamy lepiej i zdecydowanie taniej. No ale sorry, do Szwecji się nie jedzie, jak się nie ma kasy. No i co? Za chwilę będziemy w drugim browarze, tym takim bardziej chyba komercyjnym, Karlskrona, Microbrewery i może tam się coś uda nagrać. A tutaj zobaczcie, jeszcze taki przelot przez te Bernardzik, Budvar, Bitburger. No więc jak na taki wielokran, najlepszy w Karlskronie, szału nie ma, nie? No tam trochę tam dalej Mikkelery, ale... Myślę, że nasze wielokrany troszkę lepszy wybór rzemieślniczych piw mają. Zdrówko. A właściwie jak jest po szwedzku? Skol! Skol! Słuchajcie, w tym lokalu w Szwecji, w Karlskronie, to jest najlepsze! Otwiera się drzwi obok, piwko się pije i mamy próbę koncertu! No dlaczego nie? To jest fajna rzecz! Ładnie gra! Tapy w Polsce mogłyby być, zdecydowanie! Popieram! Jest okej! No okej, wylądowaliśmy w drugim mini-browarze Karlskrona Microbrewery i słuchajcie, beer tasting deseczka jest za 139 koron szwedzkich, czyli około 65 zł. Fajnie się nazywa. Elplanka. I mamy po pierwsze Arkipelager 5,5 Classic. No to patrzymy. Pojemności dobrze znane nam. Seteczki chyba, nie? Czy tam 150? Opłaca się, bo piwa są między 60 a 100. Jak to lager, no. Bardziej słodowo, nic tutaj chmielowego w aromacie nie ma.
No i tak też smaku. Słodowo, na szczęście finisz wytrawny, ale no nie jest to nic takiego, za co by się chciało płacić jakieś 15 zł. Drugi na liście. O, Saison 6,8. To już może być coś ciekawszego. Fenole, pomarańcza, bardziej słodko niż goździkowo, niż fenolowo. Tak mi przypomina trochę pszenicy, a nie sezona. Fajnie, kwaskowy, cytrusowy, wytrawny. W porządku, smakuje lepiej niż pachnie. Tutaj w Karlskrona Mikrobryggerii niestety nie znalazł się nikt, kto by znalazł czas, żeby nas oprowadzić po Borwarze. Piwowar chyba jest na wyjeździe, sama obsługa zapieprza. Marlena może przelecieć po sali, zobaczcie. I to nie jest nasza wycieczka. Nie dostosowali się do reguł, obsługa powiedziała, ale nie siedźcie tutaj, siedźcie w innej sali. Dobra. Jako trzecie, no na to czekam, Down Under, czyli 5,5 australijska IPA. Kurczę, co tutaj się dzieje? Dlaczego tutaj są fenole? Są fenole, bym powiedział, taka trochę Brett IPka. O kurna, jest goryczka, ale też są mocne fenole, no. Słuchajcie, Brett IPA, po prostu Brett IPA. Nie wiem, co jest grane, chyba poszło zakażenie, no bo nie powinno takie piwo być w ogóle sprzedawane jako zwykła IPA. Czyli ewidentnie walnięte bretowe piwo w Karlskronie w Szwecji. No kurna, słabiutko. No i ostatnie. Krut Ale 6,3. Podobno wędzonka. Powiedział Kuba Niemiec. No, z tą wędzonką bym tutaj nie szalał. Bardziej coś w stylu brown. Opieczone, ciemne pieczywo. Nie czuję tutaj, żeby była wędzonka. No, ale widzicie, barwa zdecydowanie rubinowa, klarowna. No, na pewno wytrawne. Ale rzeczywiście takie motywy dla Browna są obecne. Czyli to takie przypieczone pieczywo, orzechowe. No, wędzonka nie, ale Brown Ale jak najbardziej. No słuchajcie, no szału nie ma, szału nie ma. Wiadomo, Skandynawia, inna liga cenowa, ale żeby powiedzieć, że jest inna liga piwowarska, no zupełnie nie. Powiedziałbym średnia półka, co najwyżej, tak więc chyba tyle z Karlskrony. Warto było sprawdzić i nie wstydzić się naszych polskich piw, bo myślę, że stoją na spokojnie wyższym poziomie. Nara! Powitajcie adminostwo Browarbizu, Gosia i Art. Gosia mówi, rzeczywiście ta bretowa IPA coś nie zagrała i co, wymienili ci? Tak. Na co? Ale na co? Na Sick Boys. Sick Boys, co to jest Sick Boys? Double IPA? Double IPA, jakie parametry? 7. 7. 7. Very hoppy, fajnie, że podali jakieś ten, chmielenie. No nie, nic nie podali, no. No taka... to skromniej w ale opisie. Uważali ją dla tatuażysty ich ulubionego. Nie no, fajnie pachnie. No, pachnie. Taka tropikalna. Rozumiem, że mogę wziąć łyka. No tak. Ale Gośka to się nie opierdziela, to pół litra. Jaka cena tutaj jest? Stówka, nie? Wiesz, za... No właśnie, zapłaciłam za nią są 80, bo mi wymienili bez dopłaty. O kurna, ale zarządziłaś. Zobaczcie, jest 105 za 40, a... Gośka załapała pół litra za 80. No dobra, czy warto? Ja myślę, że po... O. Nie, nie. O,
O, nie, słuchajcie, no najlepsze. To rzeczywiście była ważna errata do tego beer tastingu, bo ta deseczka jakoś specjalnie ciekawa nie jest i dlatego już wiem, dlaczego za 140. Ale widzisz, ale wy mieli bez problemu. Ale słuchajcie, ta IPA jest fantastyczna, jaka sucha, jaka goryczkowa, rewelacja, no. Która? Sick boy! Sick boys! Niech sick boy, Janek Gadomski, pozdrawiamy. Uważałbyś kiedyś taką goryczkową i suchą IPę, no. Double, double. Nie, naprawdę, super piwo. Dzięki za radę tymczasem. Ostatni dzień wycieczki blogerskich koźlaków w Karlskronie. Jak widzicie, Karlskrona i dwie wieże portowe w tle. Oddalamy się. Piękna pogoda. Słoneczko dopisało, ale niestety musieliśmy przenocować na promie. Wyjazd został przesunięty o pół dnia z powodu pogody sztormowej. Podobno na pełnym Bałtyku ma ostro bujać, więc już się trzeba przygotować. A przygotowuję się amberem chmielowym. Wczoraj z Markiem rozmawiałem, odniosłem się do tego testu z dłutowskich degustacji piwa z Dino za 2 złote, dawne czasy, i zapytałem się Marka właśnie, czy to piwo jeszcze jest produkowane i pod jaką postacią. I powiedział właśnie, że ten chmielak amberowski to jest obecnie amber chmielowy, zatem na promie. A na promie, słuchajcie, wszystko w objęciach Carlsberg Polska, czyli do wyboru albo Carlsberg, albo Kocim. Próbowałem wczoraj tego Carlsberga, to jest po prostu coś strasznego. Niewypijalny Eurolager. Natomiast właśnie możecie się śmiać, o tam jakiś lagerek z ambera. W porównaniu z tym, co serwują na promie, naprawdę to jest inna jakość. No pięknie, pięknie wygląda w tym słońcu. Totalny klar, jasne złoto, bąbelki unoszące się do góry. No wygląda to zjawiskowo przepięknie. Piękny chmielowy aromat, naprawdę. Przy tej delikatnej bałtyckiej bryzie wrażenie jest fantastyczne. Dobra, zdrówko ambera. Dzięki za taki wyjazd. No, nie za bardzo go schłodziłem. Trochę to piwo poleżało po prostu na powietrzu. Aż tak zimno nie jest. Myślę, że około 15 stopni dzisiaj. No ale piwo, no pewnie z 15 ten pilsik ma. Bardzo dobre, naprawdę mineralne. Początkowa słodość szybko przechodzi w wytrawny finisz. Goryczka jak najbardziej zadowalająca. Słuchajcie, no to piwo jest wręcz wzorcowe, żeby je serwować w takich okolicznościach na promie podczas rejsu po Bałtyku. A odnośnie wrażeń ze Szwecji, ambiwalentne. Ambiwalentne, bo te piwa, które próbowaliśmy w Karlskronie, w mini browarach, niczym nie porwały. Na pewno polskie piwowarstwo oferuje lepsze piwa niż to, co tam próbowaliśmy. Też jakoś stylistycznie nic, czego by nie było u nas. Natomiast to, co na plus i to, co mi się bardzo podoba w Szwecji, może nie system Bolaget, będący jakąś formą ograniczania dostępu do alkoholu, ale bardzo mi się podoba to, że przez ten system piwo dostępne w normalnych marketach ma tylko 3,5 alko, czyli mamy granicę do 3,5 i te piwa na tej górnej granicy się pozycjonują. I dzięki temu widziałem około 10 piw, poczynając od Portera, poprzez Pale Ale, American Pale Ale, Pilsy oczywiście, wszystko 3,5, no kurczę, aż się w tym momencie we mnie jakieś regulacjonistyczne ciągoty włączają, że nie można wolnego rynku zmusić do tego, żeby w Polsce były tak lekkie piwa, bo nikt ich nie chce pić, więc może taki zamordyzm regulacyjny by tutaj wpłynął na to, no ale to są żarty oczywiście, tego rynku w ten sposób regulować nie można, ale tego właśnie w Szwecji im zazdroszczę, że mają naprawdę spory wybór tak lekkich piw jak 3,5%. No a ja tymczasem 5%, kurczę, gdyby takie piwo było 3,5, to już w ogóle rewelacja. No i to tyle chyba na razie z promu. Marlena pokazuje ślad. Zapraszam
żeby to kamera nie spadła. Ara. Słuchajcie, to naprawdę finał wycieczki do Karlskrony i kończymy z browarnikiem Tomkiem. Siema. Dzięki za podwózkę pod dworzec w Gdańsku. Jesteśmy w PG4, ale nie o tym. Tomku, jakie wrażenia po tej wyprawie? Naprawdę ogarnąłeś 25 osobowości, 25 blogerów, o ile się nie mylę? Jak to było? No 23 blogerów plus Marek i plus Wiktoria tak naprawdę. No podsumuję to jednym słowem, petarda. No, wszystko się udało, nawet pogoda, która się nie udała, była fantastyczna, szczerze mówiąc. Jak to się nie udała? Wracaliśmy w pięknym słońcu, na pięknym morzu. Oczywiście, ja mówię o tej wczorajszej, która też była fantastyczna. No słuchajcie, premiera piwa, jakiej jeszcze chyba w historii polskiego piwowarstwa nie było, tak? A na pewno nie na takim miejscu, nie w takim anturażu, że tak to ujmę. Piwo po pierwsze świetne, atmosfera świetna. Odwiedziliśmy dwa wspaniałe browary. No słuchajcie, poznaliśmy fajnych nowych ludzi. Czego więcej potrzeba, no? Opiliśmy się jak, wiecie, jak nie wiem, jak przez cały rok tak naprawdę. Nie, ty jeszcze trzeźwy jesteś, bo jechałeś samochodem. I nadal będę musiał jeszcze jechać. Nie, no mówię, ja jestem bardzo zadowolony. Wierzę, że cała ekipa też jest zadowolona, że wy jesteście zadowoleni. Zdecydowanie tak. Tak jak wspomnieliśmy już wcześniej, planujemy, żeby Koźlaki Blogerskie były imprezą cykliczną, także wiecie, gotujcie się już na przyszły rok. Jezu, a to jest fantastyczne, naprawdę rozmawiałem z Markiem Zambera, mówię, jaka jest szansa, czy to co roku będzie robione? Oczywiście, że tak, bo tylko Amber zagospodarowuje tą niszę blogerską, także wszyscy, którzy już tam planują bycie blogerami, szybko, tak, bo macie rok, żebyście zostali uwzględnieni w planach Ambera na 2024 rok. No bo słuchajcie, bo to nie jest tak, że my się kąpiemy cały czas we własnym sosie, tak, prawda? Co roku dochodzą różne osoby, w tym roku byliśmy też otwarci na blogerów kulinarnych, blogerów podróżniczych, osoby zajmujące się promocją miasta i tak. Słuchajcie, ja myślę, że 1/4 ludzi w ogóle nie znałem. Tak, bo to nie było środowisko typowo piwne. No, to nie było kiszenie się we własnym sosie. Tak, i tak planujemy, żeby to tak zawsze było. Wiecie, żeby, bo piwni blogerzy, ludzie związani z piwem, no piwo znają tak naprawdę, wiedzą mniej więcej, o co w tym wszystkim chodzi. A dla tych ludzi fajnie byłoby po prostu pokazać, czym jest piwo, żeby troszeczkę tą kulturę piwną rozszerzyć na inne, wiecie, że tak powiem, pokłady. Czyli nie tylko piwna blogosfera, ale ogólnie... Blogosfera, influencerka. Influencerka, nie? No. Okej. Okay. Czyli według ciebie udana impreza, według mnie tym bardziej udana impreza. Pierwszy raz miałem okazję przemieścić się promem. Kurna, kto pływa jeszcze w tych czasach? No. I jeszcze ten prom z roku 80. Trzeciego! 40-latek. Słuchajcie, no to jest w ogóle odpał. Wehikuł czasu tam właśnie był. Ale Stena Line. Jednoręcy bandyci, kurwa, dyskoteki z emerytami. No po prostu, no kurwa, przeniesienie w czasie. Cudo po prostu, niezapomniana impreza. Dzięki, szacunek. Dzięki wielkie za to, że to zrobiłeś. No i co? Słuchajcie, pozdrawiam wszystkich widzów Polskie Mini Browary.pl, Browarnik Tomek. Ja jadę w dalszą trasę, mam jeszcze 200 km przed sobą. Zostawiam was z Marleną i z docentem. Widzimy się z niektórymi pewnie w Warszawie, także do następnego razu. Tomek, wielką, dobrą robotę zrobiłeś. Dzięki wielkie. Na razie. Szacunek, na razie.